chciałbym być teraz w jego skórze. No, ja też bym nie chciał generalnie, ale patrzcie, ja odpalam B, Marvin, czekajcie, źle, Marvin B, nie, B, Marvin B, nie umiem wpisywać kodów w konsoli. I insert paczka ziela. Co to jest? Dobra, działa. Czy to działa na pewno? Halo, panie komisarzu, ja chcę to podnieść teraz. Do boju. Do boju? Dziękuję, Gorn. Gorn mi powiedział, Kairos, aktywuj sobie konsolę i będzie paczka z zielem. I dzień dobry, ja właśnie jestem chyba Kairos, a to jest 7 odcinek z Doliny Zombie i nie potrafię podnieść paczki z zielem. Powiedzmy, że ja sobie wczytam save'a z powrotem. Chodzi oczywiście o misję dla tego gościa z podziemi, ponieważ jak było wspomniane, jadł mu tej paczki zielem nie byłem w stanie przynieść, dlatego że ubiłem sobie nowicjusza o wiele wcześniej niż powinienem to poczynić, przez co po prostu skrypt gry jej nie wygenerował przy jego zwłokach. Postarajmy się jeszcze raz pisać o paczka z zielem na insert. Może bardziej od góry spróbuję podnieść. O, paczka z bagiennym zielem. 42 jest wpisywane. What was the question w lewym górnym rogu? Oznacza, moi państwo, że konsola została wyłączona i nas już nie będzie nic kusić, żeby popsuć grę. Dziękuję bardzo za radę, Gorn. Dziękuję również Bitkowi, o ile nie pomyliłem pseudonimu. Też mi tam napisał parę rzeczy. Okej. No i widzę, że szczury wróciły do normalnej wielkości przez bawienie się konsolą. Między innymi Bitek mi napisał, że ten miecz od naszego Stone'a to otrzymam kiedyś. Nie powinienem się tym przejmować, tylko to po prostu potrzeba troszeczkę czasu. A i przy okazji, jak będę w magazynie, żeby zabrać bosążek i nosa, ponieważ to mi dopiero potwierdzi, że w tym magazynie byłem dla Gomeza. Dama roku, mam na ciebie tę paczkę z przeklętą z zielem bagiennym, co nie? W końcu. Zdobyłem bagienne ziele. To niesamowite. Jestem pod wielkim wrażeniem. Dziękuję ci. Mówiłeś coś o nagrodzie. Ach, tak. Wspomniałem, że będziesz mógł sobie ją wybrać. Więc czego byś chciał? Plus 20 do siły, bez kitu. Pierścień siły akurat. Mikstury, 3 mikstury leczenia na z bonusem. I zwój lodowa fala. Lodowa fala by była dobra do ucieczki, ale raczej ona by nie zadała grupowych obrażeń, żeby wszystkich zabić wokół. Więc może mikstury... to jest takie big thinking. Może wezmę pierścień siły. Daj mi ten pierścień. Proszę bardzo, niech ci służy. Większe obrażenia. Jest, oczywiście handel odblokowany. To się miło składa. Zaszczyk energii życiowej. A czy to jest na stałe? Zaszczyk si... Ej, to chyba jest na stałe. Całkowa... Ej, to są dobre rzeczy. 10 siły w zamian za 50 punktów zdrowia. Bonus HP 200, a to raczej jest leczenie. Ale to jest dobre, nawet ser sprzedaje smażone mi... Ja, Damarok, co ty mi tutaj oferujesz za fajne rzeczy? Siła plus 2 za 715. Jestem ciekaw, jakbym ci tak spróbował podawać te niektóre swoje rzeczy. O, na przykład włócznie od naszego kolegi, jakbym wymienił. Leki miecz dwuręczny jest aż tyle warty? O kurde, miecz szeroki. Ej, ludziska, możemy coś tutaj spróbować, powymieniać sobie na coś takiego fajniejszego. Maczugi nie wykończy. Patrzcie, 2600, nie? I byśmy te zastrzyki z siłą kupili, a to jeden tylko mogę. No i dobra, pasuje. Coś może na punkty zdrowia też? Się troszeczkę zabawimy. O nie, to trochę za dużo. Kurde, nie wiem jak jednostkowo przeciągać przedmioty. Będziemy musieli mi napisać, jak to jednostkowo zrobić. Ale to w takim razie może ten zastrzyk z siłą sobie rzeczywiście u ciebie zakupię. Oj, przepraszam, zważywiłem trochę sprawę. Za dużo rzeczy przeciągnąłem. To ci te stare topory dam. Dobra, dzięki kolego. Przyjmiemy i zapytamy teraz o Znachora. Kim jest ten Znachor? Zwykłym szaleńcem. Od dawna już leczył tutaj, w starym obozie. Zgadnij, ilu jego pacjentów uszło z życiem. Z kilku? Ani jeden. A Gomez dalej go tu trzyma. Dodatkowo zajmuje się aż 3 chorymi. Mówię ci, nie wyjdą z tego. Jego metody są niehumanitarne. Ja kombinuję całe dnie, żeby wynaleźć lekarstwo. Badam, obserwuję. A ten najzwyczajniej potrafi odciąć komuś rękę. Bo jak twierdzi, ta ręka była najbardziej zakażona i niebezpieczna dla reszty organizmu. Każdy się go boi. Z nikim nie rozmawia. Wszyscy go unikają. Ten człowiek jest tajemniczy. Tak było przed epidemią, tak jest i teraz.
Trzymaj się od niego z dala. Okej, pan Damarok. Czekajcie, ludziska, zrobię takiego szybkiego myka. Na waszych oczach nawet to zrobię, żeby taką, wiecie, stwórcą podtrzymać większą więź. Widzicie mój pulpit teraz? Ja odpalam z portem Dolinę Zombie. Wiecie, żeby te kwestie przez odpalenie konsoli się naprawiły, między innymi z wielkością szczurów. Wczytujemy grę z powrotem i patrzcie, GJK się wczytuje i w ekspresowym tempie widzimy się już z powrotem. Ej, ekran ładowania jest trochę długi. Nie, dobra. I powinno być teraz okej. Okay. Spoko. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Mieliśmy w ogóle fajny maraton 5 dni rzędu filmów, niestety ja musiałem wczoraj była środa, musiałem sobie troszeczkę zająć się swoimi sprawami, szczególnie, że wiecie, te e-learningi były, to miałem łącznie seminarium i jeden wykład online, co zajęło mi 3,5 godziny z życia, to jeszcze sobie chciałem coś odrobić, no i się tak złożyło, że wieczorkiem miałem już jedynie ochotę pograć sobie w Nier Automatę, tak, we własnym zakresie to też, no sami rozumiecie. Mam nadzieję, że zasięgi mi się z tego tytułu za bardzo nie popsują, no i ludziska, pomożecie mi też, żeby tak było, zostawiając jakąś ocenę i komentarz, co nie? A myślę też, że dzięki temu wszyscy mogliście ogarnąć sobie na spokojnie pozostałe epizody do końca, że tak wiecie, no co dziennie było wrzucane, to bonus do siły plus 10 było warto jak jasna cholera. Że mogliście, wiecie, no po prostu doogarniać odcinki, jeżeli wcześniej nie widzieliście, to dogonić wszystko, nie? Fajny dźwięk. 76 siły. Piękna sprawa. Może teraz będzie się fajnie siekać zombie. A my tymczasem z Bartolo idziemy do tego magazynu wspomnianego, co nie? Przysyła mnie Gomez. W jakim celu? Masz mnie zaprowadzić do magazynu. Uprzedzam, że jest kompletnie pusty. A, czekajcie, Jezus, ja odszedłem od komputera na chwilę, żeby wodę przynieść i takie rzeczy mają miejsce. Dobra, tam Bartolo. Lepiej tam pokaż, jak to wszystko wygląda, a nie gadasz głupoty. Ja po prostu pięknie moja postać wygląda. Za tymi drzwiami znajduje się magazyn. Za chwilę wam powiem tylko. Dotknij tylko czegoś, co jest nam potrzebne. Odetnę ci łapy. Sądzisz, że mógłbym coś tak wszystkim potrzebnego ukraść? Tylko ostrzegam. Patrzcie w ogóle na moją postać, na design tej mojej postaci, nie? Czekajcie, dobrze szybko kamerkę. Mam na sobie ciężką szatę ognia, hełm, który w ogóle nie pasuje, oraz broń, która też do maga zupełnie nie pasuje, w postaci tej włóczni i łuku. To jest tak, kiedy po prostu przedmioty, które przy sobie posiadasz, za cholerę do siebie nie pasują, ale mają dobre staty. To właśnie się teraz tym tak kierujemy. Dosłownie tym. Dobra, co ja teraz będę musiał tutaj zadziałać? Te kuferki pootwierać? Rzeczywiście, to jest skrzynia pusta. Zobaczymy kolejną. Mówię, ten posążek będzie trzeba zabrać. Trochę ruda, pucharów i sztućców. To raczej potrzebne nie jest, ale było dużo warte. Zobaczymy, czy będę mógł kiedyś po to wrócić, to ukraść. W tym sensie, żeby po prostu to powymieniać na swoje potrzeby. Bo oni niestety mi tutaj wytrychów za darmo nie dadzą i innych potrzebnych rzeczy. Dobra, czekajcie, już tę skrzynię mam. Raz, dwa, trzy. O kurde, ale dobra skrzyneczka. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, otwarta. No, też jakieś zarzewiałe miecz, wyszczerbiony topór. No nie było warto w ogóle tego otwierać. Chyba nie pozostaje nic innego, jakiś po drabinie do góry. Ojej, ja nigdy nie przepadałem za wchodzeniem po tych drabinach. W starym obozie, w tych wieżach. To zawsze tak długo trwało. Rany, dobra, przynajmniej jestem do góry już. Aż tutaj zapiszę taktycznie grę, żeby nie było. Trzeba zapisywać często. O, czekajcie, ja sobie tutaj warta dla debili nadpiszę grę w razie czego. Jest kufer kolejny. No i rzeczywiście niczego nie ma. Jestem w ogóle ciekaw, jak oni te kufry tutaj wnoszą, biorąc pod uwagę, że to jest tylko drabina. Tej nie otworzę w ogóle skrzyni. Tej też nie otworzę w ogóle skrzyni. Dobra, to sobie wczytam grę, bo szkoda tych dwóch złamanych wytrychów. To są jednak pieniądze, jakby na to nie spojrzeć. No i dobrze, spróbujmy teraz jeszcze tutaj. No i rzeczywiście oprócz posążku i nosa tutaj zupełnie niczego nie ma, ale zobaczymy jeszcze na samej górze. No oprócz na dolinę, po prostu owianą mrokiem oraz aurą tajemnicy, to tutaj również niczego za bardzo po prostu nie ma. Czyli wygląda na to, że trzeba zwrócić do Gomeza. No, pan Gomez, bieda w kraju, kompletnie w magazynie niczego nie ma, miałeś pan rację, ja mam ten posążek dla ciebie, więc na luzie. Przeglądając magazyn, znalazłem statuetki Inosa. Co? Pokaż mi ją. Tak, to święta statuetka Inosa. Powiem ci szczerze, że do niedawna kompletnie nie wyznawałem żadnego z bogów. Po prostu było mi to obojętne. Jednak teraz modlę się do Inosa, aby to wszystko w końcu się skończyło. Chodź ze mną, Bragusie. Chcę z tobą poważnie porozmawiać.
Oho, czyżbyśmy zdobyli zaufanie naszego wielkiego pana magnata? No, my jako jego naczelny włócznik, arcymistrz kręgu magów ognia, to teraz widzę, zrobimy sobie furorę. Ej, co wy tutaj jak ryżówkę gotujecie i piwska? Świeczki macie, świetnie się bawicie, ale się zsynchronizowaliście z tymi łyżeczkami. Dobra rzecz. O nie, jak patrzę na tę świeczkę, to mi się teraz przypomniała jak ostatnio na strumyku z Minecrafta budowaliśmy właśnie świeczkę. Może za niedługo jakieś streamy z Minecrafta znowu będą, ludziska. Obserwujcie, co się u mnie na Discordzie na YouTubie dzieje, nie? Na YouTubie przeważnie powinny być te powiadomienia, nie, że streamy są zapowiedziane, a na Discordzie zawsze rzucam info parę godzin przed na kanał z powiadomieniami. Jeżeli was tam nie ma, to zachęcam, by dołączyć, link jest w opisie. Piwnica Kairosa, tydzień picia soczku, obecnie baby, więc zapraszam. No a jak jesteście na Discordzie, to pamiętajcie, by go po prostu odwiedzać i raz na jakiś czas chociaż patrzeć, czy coś się tam ciekawego nie dzieje. Gomez się popsuł, Gomez nie chce iść. Witaj, Gomez, no nie rób jaj. Dobra, chodź. Velaya może posłuchać? To się jeszcze okaże. Ona to dopiero... Jej życie to się chyba najmniej zmieniło, bo dalej tutaj siedzi zamknięta jak siedziała, nie? Także... Dobra, Gomez. Co tam? Okej, chyba możemy już pogadać. Rozumiem, że... No, kolego? Witaj! Kiedyś byłem totalnym chamem, gburem. Nie miałem szacunku do nikogo. Najważniejsza dla mnie była tylko jedna rzecz. Teraz jest ona całkowicie bez wartości, ale nie o to mi chodzi. Ta sytuacja, która zaistniała, ta cała apokalipsa, zmieniła mnie jako człowieka. Teraz najważniejsze jest dla mnie... Velaya się rozebrała. ...dobro moich ludzi. Nie pozwolę, aby coś im się stało. I będę starał się, aby to wszystko w końcu się skończyło. Żeby było jak dawniej. Dlatego muszę ci niezmiernie podziękować. Wykonujesz kawał dobrej roboty. Nie sądziłem, że kiedykolwiek spotkam kogoś takiego jak ty. Robię co mogę. Nie bądź taki skromny. Muszę pomyśleć, skąd mam na Inosa wziąć te zapasy. Za parę dni może być nieciekawie. Ludzie pod wpływem emocji mogą być zdolni do wszystkiego. Nie mogę do tego dopuścić. Może. Bunt, śmierć z głodu, próby kanibalizmu, te scenariusze... Nawet nie chcę o tym... Ta kamera to tak specjalnie stroluje trochę. Do zapasów... Tak? Naprawdę nie ma tutaj miejsca, gdzie tego wszystkiego byłoby od cholery? Właśnie o to chodzi, że raczej nie. Chociaż... Czekaj. Jasne! Ależ oczywiście! Kompletnie zapomniałem o jednym jedynym miejscu, gdzie powinno być tego bardzo dużo. Co to za miejsce? Stara... Nie, to misja samobójcza, nie wyślę cię tam. Mów, jeżeli jest to jedyne wyjście, to nie ma innej możliwości. No dobrze. Pogadajmy lepiej, to się skończyło już dawno temu. Możesz mnie przepuścić? No co chodzi, Gomez, odwal się. Ha, co tam, Velaya, pomóc umyć ci plecki na przykład? Czy będzie odejść? Nie wolno ci ze mną rozmawiać. Tak, gdyby to jakiekolwiek jeszcze znaczenie miało, ty głupia rozebrana babo. Ona robi to specjalnie, to jest ta, która swoje zdjęcia wrzuca na My OnlyFans, nie? Subskrypcja, $15 miesięcznie. Dobra, Gomez to był Diego. Gdzie ty mnie znowu prowadzisz? Ech, temu człowiekowi zdecydowanie się nie spieszę, a mi trochę bardziej, nie? Bo póki co ten odcinek jest taki trochę... Resident Sleeper, to może opowiem wam kawał na rozluźnienie emocji. Czekajcie, bo stanął. Wchodzi szkielet do baru i zamawia piwo i szmatę. Myślałem, że my pogadamy tu na korytarzu, a on się po prostu zatrzymał i idzie dalej. No Gomez, no weź! Co to z tą podłogą się działo? Co jest? Co to jest? Kurz, pleśń na podłodze? Whatever, nie wiem. No Gomez, nie rób mi tego, błagam cię, Gomez. On teraz z powrotem siądzie, tak? No i co teraz? No i co? I co ja mam z tym wszystkim wspólnego? No, porozmawiaj ze mną. Witaj! Dobrze. Pomogłeś moim ludziom w obozie zwiadowczym. Widzę, że dobrze odnajdujesz się w terenie. Czy na pewno jesteś gotowy na tak trudne zadanie? Jak zawsze. Twoje zaangażowanie w naszą sprawę jest godne pochwały. Jednak... To jest zadanie, którego naprawdę nie musisz się podejmować. To ogromne ryzyko. Nie chcę cię wysyłać na pewną śmierć. O mnie się nie martw. Mów, gdzie mam się udać. Udasz się w kierunku starej kopalni.
zauważysz tam strażników. Jeden z nich to Spyro. On poda ci dalsze szczegóły, o ile jeszcze żyje. Od dawna nie mam od niego wieści. Jakby co, to powiedz, że cię przysyłam. Chcesz powiedzieć, że to właśnie w kopalni będzie można znaleźć wystarczającą ilość zapasów? Dokładnie tak, tylko... nie mam pojęcia, co cię tam czeka. Strażnicy stamtąd powinni ci pomóc. A, i koniecznie udaj się do Stona. Niech da ci nową zbroję. A, przygotuj się dobrze do tej wyprawy. Możesz pogadać też z ludźmi, trochę cię nie było. Może ktoś będzie miał coś ciekawego dla ciebie. O, to się dobrze składa. Ja z chęcią właśnie podejmę się jeszcze innych takich drobniejszych spraw, niż tam rzeczywiście byśmy ruszyli do starej kopalni. No ta kamera mnie dzisiaj naprawdę prowokuje do czegoś niedobrego. No przyznaję szczerze. Blizna, ty nic nie powiesz. Arto chciał się tłuc. Ja to pamiętam. Ja to pamiętam, że Arto chciał się tłuc. Ja się tutaj trochę uleczę tymi miksturami, bo nawet ich tutaj troszeczkę mam, to się nie będę musiał przejmować. Dojedzmy jeszcze chleba. Ja mam włócznię, która ma daleki zasięg ataku i można by było teraz pojechać naklepać tego Arto. Dobra, jestem już wyleczony. Jak z tą mi jeszcze da nowszy pancerz niż mam obecny, to też całkiem ciekawa sprawa. Chociaż no, ta zdobiona szata ognia i tak niewiele ma lepsze parametry niż ta lekka zbroja. No chodź, w takim razie dam ci szansę. Wyciągaj broń, cwaniaczku. O cholera, ile ja na to czekałem. Czekaj. O stary, rzeczywiście. Nie, ja go zabiłem. Zapomniałem, że ta włócznia po prostu to jest install kill dla takich NPC. Ale poważnie już, jak ostatni raz się z nim tłukliśmy, to było o wiele gorzej. Czekajcie, ja go tak pierdzielnę. Dobra, ja pobiegam z nim teraz wokół zamku, żeby podmienić broń na coś do siekania takiego lepszego. Czekajcie, och, okej, bo on jest mądry, trzeba z nim pobiegać, ja go muszę trochę zablokować, żeby móc sobie szybko broń zmienić. Dobra, tutaj za stół teraz pobiegnę. No nie, Arto, nie, jak jest spadaj? Zejdź mi z drogi. O, patrz, wygrałem, świrze. Sportowy. Czy tak to działa? Pomniejszy pierścień zwinności, miecz Arto. Ale miecz Arto raczej zadaje mniejsze obrażenia, kurde, niż moja włócznia wartownika. Ciekawe, czy jak stanie, to mi coś powie ciekawego, czy jednak trochę popsułem uciekając z niego. To się za chwilę w sumie okaże. No, wstawaj, nie udawaj. Pogadajmy i zobaczymy, jak wygląda sytuacja. Arto. Co? Zarąbał miecz? Ach, moja głowa. Dałem ci szansę. Zejdź mi z oczu. Zejdź mi z drogi. Wziął sobie niewykończony miecz, podniósł. Oj, jak mi szkoda. O, jak mi przykro. Cześć, Skorpion. Masz coś ciekawego? Nie masz nic ciekawego. Ze strażnikami bez imion nawet nie gadam. Tu jest ciemno rzeczywiście troszeczkę. A nie, u mnie na podglądzie wciąż lepiej widać, a tam baba wokół muru biega jeszcze. Więc te głupie rzeczy tu mają miejsce, no przysięgam. No nie, oni nie mają nic ciekawego do pogadania. To zgaduję, że w takim razie ci albo będzie Stone miał do pogadania z całą pewnością z tą zbroją, a może któryś tutaj z tych jegomości jeszcze Egon, no niezbyt, Siekacz, też nic, Boże, szukanie sobie aktywności to moja ulubiona aktywność w Gotiku. Jakkolwiek to brzmi. Nie no dobra, chodźmy do Stona pogadać w takim razie. Głupi Gotik, no przysięgam. O, ktoś tam siedzi przy krzesełku, za chwilę zobaczymy. Gomez kazał mi się do ciebie zgłosić po nową zbroję. Znowu? Tak. Dobra, masz. Dziękuję. Znowu? Zbroja strażnika. A rzeczywiście, też ma niewiele lepsze parametry, nie? Dobra, spoko, już jakoś fajnie wyglądamy. O nie! O stary, to mój brat bliźniak. Zły brat bliźniak. O, jesteś już. Jak tam? Ruszyłem trochę za tobą. W sumie miałem cię gonić, żeby pójść razem, ale się nie udało. Ważne, że dotarłeś na zamek. Ja bym nie dotarł, proszę cię. Co, to wszystko? Powiem wam szczerze, że wątek chyba brata bliźniaka Kairosa się już właśnie kończy niestety w tym momencie, nie? Że to już jest koniec, że nic więcej z Topolem niestety nie będzie do ogarnięcia ani do pogadania. Piracie skipie. Handel nic, zupełnie nic, dobra. Zobaczymy, czy tutaj jeszcze ten zły miał jakieś nowe info dla nas. Teoretycznie by wypadało. Widziałeś ostatnio... Niestety,
Co? O, stary, ja już myślałem, że coś by nowego tutaj miało miejsce. Zobaczymy jak ze Skatim jeszcze na przykład. Nic. Dobra, to się co, ja się rozejrzę jeszcze po obozie, a jak nie, to się za chwilę widzimy koło południowej bramy. Zaczekaj, przyjacielu. O co chodzi, Torrezie? Udało mi się wywalczyć u Gomeza trochę swoich mikstur. Jakbyś jakieś potrzebował, to wymienię je z tobą na jakieś przedmioty, mimo że będą dla mnie kompletnie zbędne. Ale cóż, chcę ci choć trochę pomóc. Dzięki, będę pamiętał. Okej, fajnie. Co tu masz? Lekarstwo. Napój wizji. Pozwala użyć wydarzenia. Bonus do max many. 10. I to jest warte tylko jeden? To aż podejrzane. Ale jak to mogę kupić, to okej. Napój szybkości? To by było całkiem dobre. 3000. Kurde, gościu, jak tak bym chciał, mówię jednostkowo. Dobra, może być 5 mikstur. Chyba znajdę coś na wymianę. Maczuga Karima nie. Lekki miecz dwuręczny, miecz Arto może zostawię, stare topory i te inne mieczyki jeszcze. Tu jest akurat ten zardzewiały. To pozwól przyjacielu, że dam ci niewykończony. Dobra, to akurat pasuje, przyjmiemy to. No i co, ja dalej się rozejrzę teraz jeszcze po obozie. Witaj, pokonałeś mnie w pięknym stylu, stary, ale walka już skończona. Mógłbyś... Czego ci potrzeba tym razem? Okej. Okay. Możemy z powrotem jeszcze Majesa poprosić, no to wezmę eliksir siły. Masz może eliksir siły? Miałeś akurat jeden, dobra. Jeżeli będziesz potrzebował czegoś... Okej, dobrze, dzięki, zobaczymy. Czy to jest ten, co mi dają tylko 2 do siły? Nie, aż jeden. Dobra, lepszy ryc niż nic. No to powiem wam szczerze, to by było w sumie na tyle, dlatego fajnie by było teraz jeszcze rozejrzeć się troszeczkę poza obozem, na przykład toksycznego zombie spróbować trafić, tu się niestety nie udało, a nawet tu są jakieś już obrażenia zadawane, aczkolwiek, o stary, myślałem, że będzie lepiej z tymi obrażeniami, chyba że toksyczny jest jakiś lepszy. Kurde, no tak niby rzeczywiście, nawet trochę pancerniejszy jestem, ale widzicie, walka jednak nie przychodzi też tak zbyt łatwo. No, szczególnie jakbyśmy walczyli z jednym naraz, to by było o wiele przyjemniej. A tak, to troszeczkę to może potrwać. O nie, byleby się toksycznemu nie dać trafić. No, tak sobie się to ma wszystko. No niestety, no niestety. Panie kolego, łatwo w życiu nie ma, ale wiem, że tutaj jest jakieś obozowisko po drugiej stronie rzeki, gdzie są najemnicy i właśnie do nich chciałbym się udać. Może toksycznego teraz załatwię, bo to jeszcze jeden strzał i po nim jest. Dobra, nie ma toksycznego już z nami, miał piękny pogrzeb. Kurde, o kurde. Aż teraz nie jestem pewien, ludziska, szczerze wam powiem, jakie bym musiał mieć statystyki, albo jaką bym musiał mieć broń, żeby rzeczywiście jakoś lepiej po prostu siekać te zombie, nie? No przysięgam. O kurde, dobra, lepiej napić się większej i lepszej miksturki. No już znam, przelazły z powrotem. Także wiecie, spróbuję sobie teraz jeszcze je załatwić jakoś przyjemniej, żeby to tak milej nam po prostu wyszło. Ale no, nie ma lekko, dobra. Kurde, no jak ja nie lubię z nimi walczyć, no. No to jest frustrujące, to nie jest jakieś trudne, to jest frustrujące, że się, widzicie, uderza w nich, a obrażenia nie wchodzą. O, 4 razy w niego uderzyłem i kuźwa kompletne zero. Co za patologia. No, powiem wam szczerze, że miecz naszego poległego strażnika świątynnego nawet daje radę. Nie ma co prawda tak dobrego zasięgu jak włócznia. No i też niestety nie jesteśmy mistrzem walki bronią dwuręczną, ale jak sami widzicie, nawet mi jakoś to lepiej wychodzi i nawet jakoś łatwiej trafić w te zombiaki. Nie wystarczy pomachać trochę tym mieczem na boki. O, patrzcie, i zombie strażnik już też będzie załatwiony. Oj, zdecydowanie poszło o wiele, wiele lepiej, no bez dwóch zdań. Znaczy, z włóczni wartownika też będę jeszcze korzystał, zgaduję, że, ale chyba, a nie wiem, to chyba będzie zależeć też dużo od sytuacji, w której się po prostu będę znajdować, nie? Na razie możemy sobie z tym mieczem jeszcze pobiegać, popatrzeć na sytuację. Tu są te grubasy jeszcze, całe szczęście. O, jakiś chłopek z daleka tutaj z toporem zaczął biec, no i zrezygnował niestety. Ej, ty wyglądasz jakoś tak dziwnie, roznosiciel choroby, o kurde, no to nie ma tak lekko jednak. Dobra, trochę was dużo.
i chyba sytuacja się troszeczkę uspokoiła. Z ciekawości w ogóle zobaczę w bestiariuszu, co jest roznosicielu choroby. Potrafiący roznosić choroby, nie mogę sobie pozwolić na trafianie przez tego bydlaka. Aha, to na kiedyś na innym zapisie generalnie udało mi się tego gościa załatwić. Ja w ogóle mam tutaj jeszcze zombie wojowniku, to chyba nie czytałem. Powolno pancerzony truposz, chyba że czytałem. No, dobra, to jak chcecie, możecie sobie sami to jeszcze ogarnąć, zapauzować, wrócić. Ja się tutaj uleczę tą lepszą miksturką, tutaj jeszcze tą troszeczkę słabszą. No i dobra, widzicie, jest tam obozowisko jakichś koleżków, skórzany kołczan, to będzie ze strzałami, jest pochodnia, piwo. Jeszcze tylko zobaczę, prawdopodobnie nie będzie tutaj nic ciekawego, no i rzeczywiście tak jest. Ale zawsze warto sprawdzić sytuację. Jest talerz, jest orkowe ziele. Talerz to zawsze jest trochę warte. Może zioła też ktoś kupi. Tędy nie przejdę. Już myślałem, się schylę. Dobra, jestem ciekaw, kim są ci jegomoście, nie? Przynajmniej będą może w stanie dać mi jakieś zadanie. To się jeszcze też za chwilę rzecz jasna zobaczy. Aczkolwiek tutaj... A, zaś widzę jakieś opancerzone dupki Cerbery. Ale dobra, pogadajmy. Ramzes? Co wy tu robicie? Nie widzisz, Dodiaska? Mieszkamy tu. Ale czemu tak blisko zombie lasu? Tak. Ano dlatego, że jesteśmy łowcami zombie. Co takiego? Czy my naprawdę jesteśmy jedynymi ludźmi, którzy korzystają z całej tej epidemii? Tak. Polujemy na zombie dla rozrywki. Co w tym dziwnego? Dość niebezpieczna zabawa. No ale przynajmniej nie nudna. Mam ochotę przed śmiercią pościnać parę łów. Nieważne, czy żywych, czy martwych. Rozumiem. Skoro polujecie na zombie, to pewnie się na nich znacie. I to jak? Czy mógłbyś mi opowiedzieć trochę o trupach, które można spotkać w kolonii? Jasne. Mogę ci opisać większość z zombiaków, które możesz tu spotkać. Ich słabe i mocne strony. Umiejętności specjalne i tak dalej. Ale pod jednym warunkiem. Jakim? Widzisz ten klif? Ten naprzeciwko starego obozu. No tak. I co? Wskocz tam i przynieś mi kilka ziół leczniczych. Jesteś alchemikiem? Nie. Potrzebuję ich do opatrzenia ran. Rany znacznie szybciej goją się, jeżeli użyje się opatrunków z roślin leczniczych. Powinieneś to wiedzieć. Jestem kowalem, nie alchemikiem. Ha! Pamiętam takiego jednego kowala w Korinis. Podobny do ciebie. Palant. Nie chciał mi wykuć toporu na zamówienie. Ale mniejsza z tym. Idź po te rośliny. O, pierwszy sidequest, dobra. A co z twoim towarzyszem broni? Hanzam? Co słychać? Czego chcesz? Zapytać, kim jesteś. Idź już sobie, jak chcesz pogadać, to pogadaj z Ramzesem. Ja nie mam ochoty na rozmowy. Oczywiście. Idź już sobie, jak chcesz pogadać, to gadaj z tym, ja nie mam ochoty. No dobra, 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 rozumiem. Mogę wam ukraść skrzynię, w sensie zawartość jej. Okej, nie otworzę. W porządku. Idź po zioła. Co za ciekawe wyzwanie. Ciekawe, czy pójdzie coś nie tak, czy pójdzie właśnie wszystko tak. No nie wiem, na razie jest tutaj względnie spokojnie, szczególnie, że te dwie małe grupki rozwaliłem. Czyli tam, gdzie w gotiku drugim powstanie namiot Hoszpaka, to tu mają być zioła. Jestem ciekaw, czy to przebiegnie tak spokojnie, bez żadnych kłopotów, czy jednak coś się wydarzy. O jest, zioła uzdrawiające dla Ramzesa, są specjalnie podpisane. Ciekawe, ile on ich potrzeba, koleżka. Jest trzecie. Tu jest czwarte za plecami, widziałem piąte, więc bez większego kłopotu raczej. Okej. Szósty. Moja kolej. Psy, jak zwykle. W ogóle zlały mi się z tłem, kompletnie ich nie zauważyłem, nie? Co ciekawe. O Jezus, czekajcie. O, już po mnie, o, jeszcze gry nie zapisałem. Boże, jak ja nie znoszę tych kundli, no. Jeszcze gra skraszowała. Mam wrażenie, że podniesienie pierwszego zioła sprawia, że one się w ogóle respią, nie? Co ciekawe, dobra, jestem tylko na drzewa. Mam włócznie, będzie na dystans bardziej trzymane. O stary, rzeczywiście ta włócznia lepiej się sprawuje na nich. Tego jednego na trzy strzały poleciał. Ten poszedł do spania. Dobra, o Boże. O Boże. Co za stresująca rzecz. Miecz strachu. Jak go podniosę, będę się bał, tak? Tak to działa. Dobra, weź te zioła dla gościa. Czekaj, zapisz grę lepiej, Bragusie. Bo nie wiemy, co się tutaj jeszcze wydarzy. Miecz strachu. Chyba już nic więcej.
Okej, okay, akurat mam 10 sztuk, więc to powinno wystarczyć. Jakby ktoś pytał, to miecz strachu ma takie statystyki, więc jest zdecydowanie gorszą bronią niż to, co mam obecnie. Mam twoje rośliny. Świetnie, więc co? O czym chciałeś porozmawiać? O truposzach. W kolonii istnieje dość sporo rodzajów zombie, jakie możesz spotkać. Zwykłych raczej nie muszę ci opisywać. W starym obozie spotkałem się z pewnym pewnie ze strażnikami cieniami i kopaczami, prawda? Strażnicy są dość wytrzymali przez swoje zbroja, zwłaszcza te zombie, które miały na sobie te najlepsze egzemplarze tych pancerzy. Ciężko jest je pokonać z dystansu, raczej trzeba trzeba naprawdę mocnego łuku, żeby sobie ze wszystkimi poradzić, dlatego mimo wszystko lepiej z nimi walczyć w zwarciu. Cienie są troszkę wytrzymalsze i silniejsze od zwykłych, a kopacze są zdecydowanie najsłabsi. W nowym obozie, z którego pochodzę, sytuacja ma się podobnie. Spotkać możesz zombie najemników i szkodników. Najemnicy jednak są trochę mocniejsi i silniejsi niż strażnicy w starym obozie. Podejrzewam, że w obozie na bagnach sytuacja ma się podobnie, choć nigdy się tam nie zapuszczałem. Nigdy nie przepadałem za tym miejscem. Oprócz tego w kolonii możesz spotkać dość grube i wytrzymałe zombie, zwane potocznie grubasami. Są bardzo wytrzymałe, lecz ich ataki są porównywalne do ataków zwykłych zombie. Jednak naprawdę ich wytrzymałość daje się we znaki. Dodatkowo trzymają się one w licznych grupach pobratyńców, najlepiej zabijać się na samym końcu. Zombie wojownicy to są te opancerzone trupy, ich zbroje doskonale chronią przed ciosami, z łuku czy kuszy zabicie ich graniczy prawie z cudem. Jeżeli nie posiadasz dobrego miecza czy toporu, też nie będzie to łatwe zadanie. Pocieszę cię jednak, są mniej odporne na obrażenia bronią obuchową. Silne zombie to te umieśnione skurwysyny, pewnie zauważyłeś, że ich prawa ręka jest dość duża, co? Tak. To lepiej, żebyś nią nie oberwał. Siła tego zombie jest porównywalna do siły trolla. Miej to na uwadze. Są też zombie rzeźnicy. Są trochę wytrzymalsze od pospolitych zombie, jednak mają kosę, którą lepiej, żebyś nie oberwał. Podobnie zresztą jak zombie kaci. Bardzo silne i niebezpieczne zombie. Topory, którymi dysponują w połączeniu z ich siłą, mogą zakończyć twój żywot. Toksyczne zombie to te zielone trupy. Największym ich problemem jest to, że potrafią nas zatruć, a wtedy bez zatrutki długo nie pociągniesz. Tak samo jak toksyczne zombie, zatruć mogą nas bagienne zombie. Spotkać można je głównie na bagnach, jednak z biegiem czasu pozwiedzały sobie trochę kolonie. Jednak to, że zatruwa, to małe pikuś. Są odporne na wszelakie rzeczy. Spalić się ich nie da, ich oślizgłe ciało doskonale amortyzuje bełty. Broń obuchowa kompletnie nie ma sensu podczas starć z nimi. Plusem zaś jest to, że wszelkie miecze i topory dają radę. Broń drzewcowa również. W opuszczonych grobowcach i podziemiach znajdują się mumie, które są bardzo nieprzyjemne. Kiedy nas uderzą, z automatu nakładają na nas chorobę. Wtedy potrzebujesz bardzo mocnego lekarstwa. Jest jednak jeden bardzo dobry sposób, by się ich pozbyć w ułamku sekundy. Ogień. Zwykle wystarczy jedna kula ognia, aby pozbyć się takiego delikwenta. Ale są jeszcze zombie wskrzeszacze. Czasami zastanawiam się, czy zabijanie ich ma jakikolwiek sens. Po swojej śmierci wskrzeszają kilku swoich pobratyńców. Jest to bardzo upierdliwe. No i to by było z grubsza na tyle. Znając życie w Górniczej Dolinie, spotkać możesz jeszcze więcej truposzy. Pewnie bardziej niebezpieczniejszych niż te, które wymieniłem. Miejmy jednak nadzieję, że nie za bardzo. A co możesz powiedzieć o tych zarażonych wilkach? To są cerbery. Zwykle przebywają w licznych watahach. W pojedynkę nie są zbyt silne, jednak rzadko samotnie się je spotyka. Problem z nimi jest taki, że mają potwornie dobry węch i słuch. Jeżeli załóżmy, zaatakujesz jakiegoś zombie koło lasu, wszystkie cerbery z tego lasu przybiegną. Są jakieś inne zarażone zwierzęta? Widziałem tylko krwiopijców, które jednak nie wiem, czy stanowią jakieś zagrożenie. Za każdym razem zabijam je bez najmniejszego problemu. Podejrzewam, że jakby udało się jakąś mnie trafić, coś tam, ale nie mam zamiaru tego sprawdzać. Przez pierwsze dni trwania epidemii można było napotkać inne zarażone zwierzęta, jednak z racji, że wilków było najwięcej, to właśnie cerbery są teraz głównymi zwierzętami, jakie możemy spotkać. Dobra, dość już słyszałem, dzięki za pomoc. No to jest taki jeden z tych dialogów, coś które... czuję, że poleje się krew. Powinniśmy bardziej na samym początku gry w sumie to napotkać, a no ale nie, niestety, a może stety, mi się zdarzyło dopiero teraz to poczynić. Czyli to by było na tyle, panowie najemnicy, tak? Ciekawe, czy z wami będzie jeszcze coś więcej do pogadania w sumie. Trudno powiedzieć. Ja z całą pewnością mogę jeszcze spróbować rozejrzeć się trochę po kolonii, z uwagi na to, że mam tę miksturę sprintu, więc to chyba teraz poczynimy, ale postaram się to wam bardziej przyspieszyć. Ciekawe, czy w 2 minuty dobiegnę do kręgu, gdzie był ten nowicjusz w gotiku pierwszym z kamieniem ogniskującym, bo jedna ze starych rad sugerowała, by tam się po prostu udać. Bye.
O kurczaczki, coś tutaj jednak jest i akurat w dobrym momencie skończyła się miksturka. Jest bosąg Beliara, jest piekielny Cerber, o mój Boże, ja nie chcę, żeby to coś tutaj było tak blisko mnie. Oż kurwa mać, co to jest? Dobra, Jezus, zabiłem, to jakieś demoniczne zombie. O stary, dobra, nawet nie chcę z nim podejmować walki. Czy coś tutaj jest ciekawego? Jeno, ja słyszałem coś o jakimś mieczu tutaj wbitym w ten piedestał. Czy coś w ten deseń, ja tutaj widzę kompletne zero. Demoniczne zombie. Do tego jeszcze nie grali. Przynajmniej demonicznego Cerbera załatwiłem. O stary, ja się zestresowałem będąc tutaj. Jak to się drze? Ale w tej mkufrze coś teoretycznie powinno być, nie? Tylko, że problem polega na tym, moi drodzy, że nie wiem, jak z tymi zombiakami walka będzie przebiegać. Dobra, grę zapisałem, całe szczęście. Może mam teraz w ogóle chwilę, żeby tę skrzynię spróbować otworzyć. Wytrych pękł. Nie, no bez no hitu. Demoniczne zombie są do pokonania. Całkiem nawet jakieś obrażenia im robię. Może któryś ma klucz przy sobie, to by było ciekawe. Choć prawdę powiedziawszy wątpię. No chyba się nie uda ostatecznie. Dobra, nie mają na strzała. To jest miła rzecz. To by było na tyle. No niestety nie dostrzegam tutaj zupełnie żadnej informacji, która mogłaby mi pomóc. Można sobie tylko w bestiariuszu zobaczyć, że jest to bardzo przerażający i niebezpieczny trupość. Jest dość silny, jednak jego główną cechą jest całkowita odporność na ataki magiczne, a także ataki ogniem. Nie param się dość często magią, ale przynajmniej wiem, że nie warto tracić na niego zwojów. Okej, to całkiem miła informacja. Dobra, że serio tutaj niczego nie znajdę, co by mi mogło teoretycznie pomóc w mojej przygodzie. Ten kufer jest zamknięty, jest, mówię, wielki posąg Beliara i nic poza tym. Rany Julek, co teraz? Powiem wam, takie jaja, że aż musiałem odświeżyć komentarze pod starymi filmami i niektórzy sugerowali, by przebiec tutaj. Dokładnie, na plaży koło wieży mgieł i widzę tutaj zupełnie nową strukturę, która jest postawiona. Jest piwo, jest wino i podobno będzie to jakiś jegomość, który może mi bardzo pomóc w mojej przygodzie. Więc myślę, że to będzie ostatnia rzecz, jakie się dzisiaj podejmę w tym odcinku. Mówię, ja właśnie chcę posprawdzać. O, ktoś miecz wyciągnął, czyli rzeczywiście coś może być. Jeszcze tak przed udaniem się rzeczywiście do starej kopalni. Niektóre tutaj sprawy, no. Załatwimy tego zombie strażnika i innego tego jegomościa. Choć ten strażnik, oj, wiecie co? Coś mam wrażenie, że właśnie miecz się nam bardziej przyda. Duma Gorna tamtego jakiegoś. To jest zombie grubas, tak jak wspominał, z obrażenia zwykłych zombiaków. Zadaje, to już się lepiej strażnikiem zająć, bo jest twardszy i jest po prostu bardziej wkurzający, no. Kurwa, no! No w końcu, jeju! Łuk żołnierski, to coś nowego. Może jest lepszy od mojego obecnego. No niestety nie. Praktyka niestety też ludziska pokazała, że łuki nie zadają tak dużo obrażeń, jakbym chciał. Ale to już chyba na tyle. Rany, żeby mnie jeszcze ten grubas tak łatwo zabił. Nie, ja nawet też znowu gry nie zapisałem i musiałem z powrotem, kuźwa, przybiec spod wieży mgieł. No straszne rzeczy mają miejsce, no okropne. Jak myślę, co tam trzeba będzie wycinać, co będzie edytować w tym Sony Vegasie, to mam takie wewnętrzne, o rany, ale mi się nie chce. Ale jak mus to mus. Już mi godzina nagrywki wyszła, a to będziecie mieli coś dłuższego. Ale no kurde, jestem już trochę dla siebie zwyczajny odcinek, jest taki trochę gorszy, no. Nudniejszy, ale też niestety raz na jakiś czas muszą takie być, więc was przepraszam i mam nadzieję, że jesteście wyrozumiali. Dobra, tutaj, tu jest wilk. Ale fajny pimpek, mogę sobie... I to jest jednak pimpek! Mogę sobie tak pogłaskać takiego pimpka? Powinna być opcja pogłaskaj. Feniks! Co się Witaj. Dzieje? Ha, nie miewam często gości. Kim jesteś? Nazywam się Feniks, jestem alchemikiem. Zajmuję się uważaniem mikstur. Tutaj, w mojej, w samotni. Od kiedy tu jesteś? Trochę czasu zajęło mi budowanie tej fortyfikacji i chaty. Niedawno skończyłem... jakiś tydzień temu bodajże.
A tak, to przebywam w tym miejscu około 2 miesięcy. Sam to wszystko zbudowałeś? Dokładnie. No, wyszło całkiem. Mam tylko wątpliwości do stabilności tego wszystkiego. Cóż, najwyżej i jak będę widział, że jest tu niebezpiecznie, to opuszczę to miejsce. Dlaczego zdecydowałeś się żyć na odludziu? Tak naprawdę to mieszkałem w starym obozie. Byłem cieniem, a później uczniem Damaroka, alchemika. Uważał, że mam ogromny talent do ważenia mikstur. I cóż, nie mylił się. Szybko opanowałem większość receptur. Czemu zdecydowałeś się opuścić obóz? Dla spokoju. Pewnie zauważyłeś, że mam swoje lata. Co takiego ci przeszkadzało w obozie? Ciągłe zamieszki, dużo pracy i takie tam. Wolałem się stamtąd zmyć. Nie masz problemów z trupami? Żadnych. Zombie nigdy tu nie wlezą. Miałem ogromne szczęście, że zdecydowałem się na budowę tej chaty przed nastaniem epidemii. Teraz jestem bezpieczny. Mówiłeś, że masz talent do mikstur. Mam, jednak ostatnio mam problemy z przygotowaniem większości z nich. Dlaczego? Brak mi składników. Zdaję sobie sprawę, że przez mój wiek i umiejętności walki, a właściwie ich brak, nie miałem szans na bezpieczniejsze poszukiwania roślin. Może mógłbym ci pomóc? Przyniósłbym składniki. Czemu nie? Co możesz mi zaoferować za pomoc? Jeśli potrzebujesz mikstur, to nie ma sprawy. Z chęcią uważę dla ciebie kilka. Jednak jak już zaoferowałeś pomoc, to... Jak chciałbyś coś lepszego niż mikstury, to musiałbyś zdobyć dla mnie jedną rzecz. O czym lepszym mówisz? O artefakcie, a konkretnie pierścieniu. Zobaczysz, jest to niezwykły pierścień, który bardzo ci się przyda. No dobra, powiedz, jakie rośliny są ci potrzebne. No i co to za rzecz, którą mam zdobyć? Poszukaj dla mnie 20 roślin leczniczych. 3 z żółtymi liśćmi, 10 serafisów, 1 górski mech, 10 piekielników, no i z 5 gorzkich chlebów. A rzecz, o której ci mówiłem, to zdobiona szata maga ognia. Co? Na co ci ta szata? Nie zagłębiajmy się w to, to moja prywatna sprawa. Zdobądź ją dla mnie, a dostaniesz ten pierścień. Uwierz, jest tego wart. Tylko skąd ja na Inosa wezmę tę szatę? Nie mam pojęcia. Chociaż... No tak, Koristo. Wrócę za parę lat. Powodzenia. Jak zostanę magiem ognia, tak? Gościu, patrz na to. Udało mi się zdobyć zdobioną szatę ognia. To niesamowite. Dziękuję ci, przyjacielu. Podobno masz dla mnie jakiś pierścień. Tak, oto i on. Jak on działa? Zobacz na zewnątrz. To twój pies? Tak, nazywa się Pimpek. Jak chcesz, to go pogłaskaj. Nie gryzie. Ta. Okej, kocham ten dialog, mój ulubiony. Pimpek, tak nazwę ten odcinek. Czemu tu nie ma opcji pogłaskaj chociażby, nie? I po prostu piesek, i by była gwiazdka, radość pieska, gwiazdka. To było piękne. Co ty mi, gościu, dałeś? Artefakty. Pierścień błogosławieństwa. Mogę z żelaznej skóry zdjąć? I co to robiło? O stary, to jest ten nieskończony sprint teraz, tak? Oj, było warte. Ej, było warte. Kurde, dobra, czy jestem przygotowany, żeby iść do kopalni? Moi drodzy, jeżeli coś jeszcze pominąłem, to w komentarzach macie free will, to żeby mi napisać o tym, co jeszcze warto odwiedzić przed pójściem właśnie do starej kopalni. Tymczasem ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, do zobaczenia. Życzę każdemu pięknego dnia oraz głaskanie piesków. Coś tam, głaskanie piesków. Ocena pod filmem, zostaw kumpel i co? Widzimy się, słyszymy w innych odcinkach. Na razie, cześć!